Dariusz Kucz, najlepszy polski sprinter w sezonie 2011, no ale sezon 2011 już za nami. Czas teraz rozpocząć przygotowania do sezonu olimpijskiego. Na jakim jesteś już etapie? Wiemy, że wyjeżdżasz na zgrupowanie klimatyczne do Portugalii. To już są takie przygotowania rzeczywiście, po których można powiedzieć, że ten sezon 2012 będzie taki sam albo jeszcze lepszy? No mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy. Teraz właśnie tydzień temu skończyliśmy 3-tygodniowe zgrupowania w Szklarskiej Porębie, także podstawy do dalszej pracy mamy już bardzo dobre. Tam ciężko trenowaliśmy, no i teraz będziemy to szlifować w Portugalii. Mam nadzieję, że pogoda będzie nam dopisywać, będzie dużo lepsza niż tutaj w Polsce i będzie w przyszłym roku rewelacyjnie. Z jakimi nadziejami, z jaką myślą rozpocząłeś te przygotowania do sezonu olimpijskiego? Jaki masz cel, jednym słowem? Czy to jest cel głównie jeśli chodzi o sztafetę, czy również masz jakiś cel indywidualny? To znaczy, jeśli chodzi o ten etap, to na pewno chciałbym ciężko trenować, no to przede wszystkim. A jeśli chodzi o jakieś cele wynikowe, to na pewno chciałbym reprezentować podobnie wysoką formę, jak to było w tym roku. I mam nadzieję, że koledzy ze sztafety będą również szybcy i będziemy mogli walczyć o finał na igrzyskach. No i mam nadzieję i o jak najwyższe miejsce. No właśnie, bo ten poziom 10-kilkanaście, który w tym sezonie powtórzyłeś, rekord życiowy, to jest taki poziom, na którym jesteś w stanie się ustabilizować, czy może gdzieś tam będziesz się już zbliżał do granicy 10 sekund, 10 może? Co trzeba zrobić? Ile trzeba pracy włożyć, żeby rzeczywiście poprawić jeszcze tę życiówkę w tym roku? To znaczy, że na pewno chciałbym do tego poziomu się zbliżyć i poprawić. Są też duże rezerwy na 200 metrów. Myślę, że na tym dystansie mógłbym też dużo ugrać. Bardzo rzadko biegam 200 metrów i to było widać w tym roku, kiedy pobiegłem jeden raz, miałem najlepszy wynik w kraju. Na 100 metrów no myślę, że na poziomie 10-15 i szybciej też jestem w stanie. Duże rezerwy mam na pewno w treningu biegowym i siłowym. Także w tym upatrujemy nasze szanse z trenerem i mam nadzieję, że ten trening odda i trener kadrowy będzie miał zadowolenie z mojej formy. No i sztafeta to jest to, w czym więcej można ugrać na imprezie mistrzowskiej na pewno, jeśli chodzi o naszych biegaczy, niż indywidualnie. Powiedz, no, poprzedni sezon, duży sukces, minimalnie otarliście się o podium mistrzostw świata. Sporo szczęścia, ale też przecież wynik zbliżony do rekordu Polski. Jak podsumowaliście ten sezon w sztafecie i jakie nadzieje na sezon 2012? Myślisz, że będzie szansa na powtórzenie podobnego wyniku w Londynie? To znaczy, początek sezonu mieliśmy bardzo ciężki, bo mieliśmy problemy z wypełnieniem minimum na mistrzostwach świata. Później już było dobrze, już na mistrzostwach świata w eliminacjach pokazaliśmy wysoką formę i w finale było też bardzo dobrze. Faktycznie mieliśmy lekkiego pycha. No, jeśli chodzi o ten przyszły rok, mam nadzieję, że będzie podobnie albo jeszcze lepiej. Trener Osik na pewno wie, co robi i ta forma będzie szykowana na właśnie na igrzyska i mamy nadzieję, że zrobimy niespodziankę. Wiemy, że było dużo szczęścia w tym roku. Trzy czarne sztafety pogubiły się i były słabsze od nas. No ale my mieliśmy to szczęście w tym roku i faktycznie troszeczkę nam brakło tej jednej setnej do medalu, ale jesteśmy zadowoleni z tego i myślę, że jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do pracy i wiemy, że stać nas na zdobywanie może nawet i medali. I jak będziesz traktował sezon holowy 2012? Będziesz sporo startował? Czy będziesz się starał tą szybkość zrobić na 60 metrów? Czy raczej będziesz się już koncentrować? To znaczy nie było jeszcze roku, kiedy omijałbym sezon halowy. Zawsze staram się dobrze przygotować do niego. Mam nadzieję, że w tym roku też się uda wyjechać na Mistrzostwa Świata. I co więcej, no, mam nadzieję, że uda się poprawić też rekord życiowy 6,59 i wypełnić minimum na Mistrzostwa Świata i pojechać i wystartować tam i też walczyć o finał może. A jeśli chodzi o to najbliższe zgrupowanie w Portugalii, to co tam będziecie konkretnie robić? Będzie już jakieś mocniejsze bieganie, czy na razie spokojnie podbudowa? To znaczy, to zgrupowanie jest o tyle nietypowe, że pierwszy raz jedziemy na obóz klimatyczny w grudniu. No na pewno będziemy starać się wykorzystać te warunki. W hali, zwykle w hali biegaliśmy, a teraz będziemy robić te treningi na zewnątrz przy dużo wyższej temperaturze i mam nadzieję, sam trener powtarzał, że będziemy biegać dużo szybciej niż to było teraz w Szklarskiej czy w Bydgoszczy przez te dwa tygodnie. Więc na pewno postaramy się tą pogodę wykorzystać i te prędkości będą już dużo szybsze.